Cześć, z tej strony Karolina, a to jest 8 Podcast. A dzisiaj opowiem Wam o kolejnym alaskańskim przestępcy. Na pierwszy rzut oka Robert Hansen wydaje się bardzo normalnym i bardzo zwyczajnym mieszkańcem Alaski. Lubi polować na grubego zwierza, a jego osobisty pokój wypchany jest po brzegi trofeami, które poświadczają jego umiejętności. Jest też bardzo dumnym posiadaczem samolotu, którym lata tam, gdzie nie może się dostać drogą, co raczej nie jest niczym niezwykłym na Alasce. Jest też bardzo rodzinny, ma swój własny mały biznes i dość często i chętnie uczęszcza do kościoła. Ciężko pracuje, a imprezuje znacznie ciężej. Jest też świetnie znany policji, głównie ze swoich tak zwanych błędów młodości, którymi były m.in. kłótnie z kobietami, które oferowały płatną miłość, jednak póki co wygląda na to, że mężczyzna zapanował nad swoim temperamentem i nad chęcią wszczynania burt, no i stara się trzymać z daleka od kłopotów. Jednak kiedy znowu przyciąga uwagę policji, robi to tak dobrze w cudzysłowie, że musi zatrudnić najlepszego prawnika, jaki tylko aktualnie pracuje na Alasce. Robert Hansen jest bardzo zręcznym kłamcą i nie ma problemów z tym, by przekonać każdego obywatela Alaski, że w rzeczywistości jest bardzo dobrym człowiekiem, który być może trochę błądzi, ale ostatecznie ma bardzo dobre intencje i że na pewno nie potrzebuje osadzenia w więzieniu, a bardziej jakiegoś mocnego, konkretnie ukierunkowanego leczenia psychiatrycznego. I zapytacie teraz, co jest jego małą słabostką? Otóż Robert Hansen nie poluje tylko na grubego zwierza, nie poluje też na ptactwo, a jego hobby wykracza dużo dalej poza takie podstawowe zainteresowania. W latach 70. Anchorage jest świetnie rozwijającym się miastem na Alasce. W 1951 roku, 10 km od centrum miasta, wybudowano port lotniczy Anchorage Ted Stevens. Potem, względnie niedaleko, wybudowano ropociąg Trans-Alaska, który ciągnie się od północnego brzegu Alaski do Valdez na jej południowym brzegu. Życie w mieście i populacja ludności od tego czasu dosłownie wystrzeliły w kosmos. Ludzie chcą zaczynać tam nowe życie, przybywają, żeby szukać przygód oraz możliwości do zarabiania pieniędzy. Jednym z miejsc, gdzie można znaleźć przygody i stracić trochę pieniędzy, jest Fort Avenue, swego czasu potocznie zwana najdłuższym barem na świecie. A jest tak dlatego nazywana, ponieważ bary i tawerny umieszczone są koło siebie, bez konieczności przemierzania połowy miasta w momencie, kiedy ktoś ma chęć zmienić miejsce relaksowania się przy kuflu trunku. W latach 70. tą ulicą rządzą głównie robotnicy, którzy za dnia pracują przy budowie rurociągu, który notabene został oddany do użytku między 75. a 77. rokiem, wydając swoją wypłatę na procentowe napoje wyskokowe. Dalej ulicą tą rządziły kobiety, które oferują płatną miłość oraz tancerki erotyczne topless. Między innymi bary z tancerkami topless są nadzorowane przez człowieka spoza organizacji rządowej, który nadzór swój sprawuje z więzienia Puget Sound w Waszyngtonie. Jest to niejaki Frank Colacursio. Kobiety pracujące w barach Franka rekrutowane są przez agencję, notabene także należącą do Franka. Agencja ta nosi nazwę Talents West i dla rekruterów liczy się przede wszystkim wiek kobiety, ich wygląd, ich zdolności taneczne oraz to, jak chętnie dziewczyny chciałyby zamieszkać w Anchorage. Wiele z dziewczyn ma problem z używkami, brak bliskich oraz są bardzo ciekawe, co może je spotkać w tym nowym miejscu. Rekruterzy obiecują często naiwnym dziewczynom, że będą mogły zarobić nawet $500 dziennie, nie wyjaśniając, jaki dokładnie będzie zakres ich obowiązków. A finalnie zakres ten sprowadza się do tańczenia topless, sprzedawania drinków, zabawiania klientów prywatnymi tańcami,
doprowadzając ich do wydawania coraz większych i większych i większych sum pieniędzy w konkretnym lokalu. Nie jest też niczym niespotykanym, że dziewczyny znikają. Jak wspomniałam Wam wcześniej, sporo z nich ma po prostu problemy z używkami. Część zadaje się z niewłaściwymi ludźmi, a pozostałej części udaje się odłożyć na tyle wystarczająco pieniędzy, że może pozwolić sobie na wyjazd do Seattle. Zazwyczaj policja nie jest zawiadamiana, kiedy dziewczyny znikały z Fort Avenue. Po prostu taka dzielnica, takie czasy, a wszystko jest związane z wysokim ryzykiem ich pracy. No i poza tym zaginięcie dziewczyny mogło być zarówno dobrą, jak i złą wiadomością. Przeważnie o tym, czy ta wiadomość była dobra czy zła, dowiadywano się, kiedy śnieg stopniał i ewentualnie odkrywał ciało zaginionej. Tak więc, kiedy jakoś z grubsza naszkicowałam Wam obraz Anchorage przełomu lat 70. i 80., możemy teraz wrócić do naszego głównego bohatera. Robert Hansen przychodzi na świat w Estherville w stanie Iowa 15 lutego 1939 roku. Później razem z rodziną przenosi się do Kalifornii, jednak 7 lat po przeprowadzce wraca do Pocahontas. Kiedy chodzi do gimnazjum, pracuje w piekarni swojego ojca. Jako dziecko, a później nastolatek, bardzo mocno się jąka, a kiedy wchodzi w okres dojrzewania, na jego twarzy pojawia się trądzik w takim bardzo ostrym stanie. Bob jest leworęczny, co dla jego rodziców jest niemalże abominacją i w związku z tym zmuszają go, żeby używał prawej ręki. No i nie jest to dobry ruch ze strony rodziców, ponieważ dzięki tej rosnącej presji chłopak zaczyna się jeszcze mocniej i jeszcze bardziej jąkać. Dodatkowo dzieciaki w szkole średniej, którą rozpoczyna w 1953 roku, dalej i jeszcze bardziej bezlitośnie szydzą i wyśmiewają jego problemy, co nie buduje pewności siebie chłopaka. Także jego socjalizacja poza szkołą dosyć mocno kuleje, ponieważ kiedy rówieśnicy bawią się na prywatkach, to Robert jest zmuszany do spędzania długich godzin w piekarni ojca. Za swoją pracę otrzymuje bardzo małe wynagrodzenie, co prowadzi do tego, że nie stać jest go na spędzanie czasu na zabawach w rytmach raczkującego rock'n'rolla, co sprawia, że w środowisku swoich rówieśników znany jest bardziej jako odludek i wyrzutek. Jego rodzice są mocno religijni. Niestety nie znalazłam informacji, jakiego wyznania, ale z wielu historii, jak już wiecie, fanatyczna religijność nie prowadzi w żadne dobre miejsce. Nie udaje mu się dostać do szkolnej drużyny futbolu ani koszykówki. Jednak na ostatnim roku w szkole średniej zaczyna sobie świetnie radzić w aktywnościach, które nie wymagają pracy zespołowej, żeby ten sukces osiągnąć. Co doprowadza go do tego, że absolutnie zakochuje się w łucznictwie, polowaniu, wędkarstwie, czyli właśnie w tych aktywnościach, które mógł wykonywać zarówno na zewnątrz i w samotności. Kiedy kończy szkołę średnią w 1957 roku, dołącza do rezerwy armii i przechodzi podstawowy trening w Fort Dix w New Jersey. Pewnego razu zostaje nawet wybrany żołnierzem tygodnia, co wiąże się z wyjazdem do Nowego Jorku. Oczywiście wycieczka ta jest opłacona w pełni przez jego przełożonych. W Nowym Jorku poznaje innego młodego żołnierza, z którym robi składkę na towarzystwo kilku pań oferujących płatną miłość. Żołnierze uznają kobiety wykonujące ten najstarszy zawód świata za niezainteresowane dłuższymi związkami, a spotkanie z nimi odbierają jako takie bardzo powierzchowne i bardzo niezadowalające. Po powrocie z Nowego Jorku Hansen przechodzi zaawansowany trening jako żandarm w Fort Knox w Kentucky. Równolegle odwiedza prostytutki świadczące swoje usługi lokalnej społeczności i jak sam wspomina później, są to bardzo szybkie i bardzo krótkie akcje, które absolutnie go nie satysfakcjonują, a on potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje przejąć kontrolę nad sytuacją, bo on chce być panem i on chce być władcą. Po szkoleniu Robert wraca do Iowa oraz do pracy w piekarni swojego ojca. W roku 59 zaczyna się spotykać z córką lokalnego chiropraktyka.
W tym samym roku w Pocahontas stworzony zostaje oddział Junior Police, w której szeregi zaprzysiężono 30 młodych mężczyzn, a ich instruktorem ma być nie kto inny jak Robert Hansen. Krótko po tym ojciec Roberta zatrudnia na jego miejsce w piekarni syna lokalnego jubilera, który jest cichym i spokojnym 16-latkiem, nad którym Robert od pierwszego dnia wie, że będzie miał kontrolę. 7 grudnia 1960 roku nagle płonie garaż przy lokalnej szkole. Stoi tam 3 autobusy, a w akcji gaszenia pożaru jeden ze strażaków odnosi bardzo ciężkie obrażenia. Jak się okazuje po 3 miesiącach śledztwa, to właśnie Robert Hansen jest podpalaczem, a śledczych na ten trop kieruje nie kto inny, a 16-letni syn jubilera, a dokładniej telefon, jaki chłopak wykonuje. Według informacji, jakie udziela, Bob chciał sprawdzić, czy uda mu się dokonać podpalenia i całkowicie się z tego wywinąć. I w czasie, kiedy Hansen ma poślubić córkę chiropraktyka, zostaje zgarnięty przez funkcjonariuszy policji do więzienia, gdzie ma zapłacić kaucję w wysokości 2,5 tysiąca dolarów, żeby móc wyjść na wolność. Jednak, ponieważ nie miał takich pieniędzy, z pomocą musi mu przyjść matka. I w dniu jego własnego ślubu matka wpłaca kaucję. Dzięki temu Robert może stanąć na ślubnym kobiercu ze swoją oblubienicą, po czym zostaje skazany na 3 lata pozbawienia wolności za podpalenie, czego niestety już ta jego oblubienica nie zdzierżyła i dosyć szybko para się rozwiodła. Swój wyrok Robert ma odsiedzieć w ośrodku poprawczym w Anamosa. Psychiatra, z którym rozmawia, określa go jako człowieka z osobowością infantylną, który wyobraża sobie, że robi najgorsze rzeczy kobietom, które wyśmiewają go i odrzucają z jakiegoś powodu. Jednak kiedy to i wiele innych zeznań Roberta zostaje mu niemalże rzucone w twarz, kiedy on ubiega się o zwolnienie warunkowe, czuje, że psychiatra działa przeciwko niemu i niejako, że tak się wyrażę, ucząc się na swoich błędach, kiedy jest pytany o wydarzenia ze swojej przeszłości, odpowiada, że no niestety nie pamięta ich zbyt dokładnie. W ośrodku poprawczym pod nadzorem zajmuje się głównie pisaniem i czytaniem listów więźniom, tym, którzy takich zdolności nie mają. Doradca ośrodka organizuje mu warsztaty logopedyczne na Uniwersytecie w Iowa, które w znacznym stopniu pomagają mu wyeliminować problem z jąkaniem. Pod koniec 1962 roku psychiatra opisuje Hansena nadal jako mężczyznę o osobowości infantylnej, ale w raporcie pisze też, że w znacznym stopniu udało się okiełznać jego zachowania antyspołeczne. I tak 1 maja 1963 roku, po odsiedzeniu 20 miesięcy, Robert Hansen zostaje wypuszczony z ośrodka, głównie dzięki swojej przebiegłości w ukrywaniu gniewu, co odbiera jako kolejną cenną lekcję z cyklu Jak być przebiegłą łasicą. Ojciec piekarz i bardzo despotyczna matka są załamani i zawstydzeni tym, że w Pocahontas ich syn ma łatkę podpalacza, skazańca oraz rozwodnika, więc opuszczają miasto, kupują mały ośrodek wczasowy nad jeziorem w Minnesocie i kiedy po wypuszczeniu z ośrodka syn dołącza do swoich rodziców, zajmuje się on głównie malowaniem łódek, malowaniem kajut i ogarnianiem doków. W nowym miejscu zamieszkania Robert poznaje dziewczynę z Pocahontas, która akurat przyjechała tam na wakacje i do pracy. Rodzice chłopaka zatrudniają ją do sprzątania kajut oraz domków letniskowych. Znajomość ta doprowadza Roberta do oświadczenia się jej, a Darla, bo takie jest imię dziewczyny, przyjmuje oświadczyny. W międzyczasie Robert uczęszcza na kursy pieczenia i dekorowania ciast, co pozwala mu podjąć pracę w piekarniach w Minnesocie, Dakocie Północnej i Południowej. Zmienia często pracę, bo jego pracodawcy zauważają, że mężczyzna kradnie i ma bardzo konfliktowy charakter. I nie to, że kradnie w budynku samej piekarni, ale kradnie wszystko, co jest wartościowe w otoczeniu tej piekarni, więc jego łupem padają na przykład rowery, czy radia, czy cokolwiek, co w jego oczach wygląda na wartościowe.
Na kradzieżach jest przyłapywany, ponieważ najczęściej chowa wszelkie skradzione rzeczy na pace swojego samochodu. W 65 roku mężczyzna zostaje przyłapany na kradzieży w sklepie, a kiedy jego żona się o tym dowiaduje, prosi pastora lokalnego kościoła luterańskiego, żeby poręczył za jej męża, do czego oczywiście dochodzi i zarzuty ciążące na Robercie zostają oddalone. To jednak nie wywiera na Hansenie żadnego wrażenia, bo jakiś czas później przez kolejnego pracodawcę zostaje przyłapany na włamaniu się do piekarni i dobieraniu się do kasetki z pieniędzmi. Przełożony grozi, że wniesie oskarżenia przeciwko swojemu pracownikowi, na co Robert odpowiada, że ma to gdzieś, bo w sumie to on ma już nową pracę. Po czym zostawia mocno zdziwionego pracodawcę w piekarni, a sam wychodzi z budynku. W 1967 roku Darla kończy swoje kształcenie na uniwersytecie, tak więc para pakuje cały swój dobytek do samochodu marki Pontiac i jadą na północ do Anchorage. Robert zatrudnia się jako piekarz i jako cukiernik, a jego żona znajduje pracę jako nauczycielka w szkole. Darla aktywnie uczestniczy w życiu kościoła luterańskiego oraz dzieli z mężem wspólne pasje do wędrówek szlakami górskimi, obozowania pod gołym niebem, wspinaczki wysokogórskiej oraz wędkowania. Robert w okolicy zaczyna być znany jako znakomity łucznik oraz myśliwy, który właśnie strzałem z łuku kładzie swoje ofiary. Dołącza do klubu Black Sheep Bowmen oraz Alaska Archery Association i wkrótce w tych organizacjach zajmuje wysokie lokaty w zawodach strzeleckich, a jego pokój, a potem i dom, powoli zaczyna się wypełniać trofeami. Zaprzyjaźnia się też z niejakim Johnem Sumralem, który pracuje jako ubezpieczyciel. Kiedy Darla rodzi swoją pierwszą córkę, kobieta musi niestety trochę zbastować w tym dzieleniu się z mężem wspólnymi pasjami, tak więc nie bierze tak czynnego udziału w aktywnościach na zewnątrz, jakby chciała. Para nadal jednak wspólnie uczestniczy w życiu Anchorage, ale powoli gdzieś tam oni między sobą zaczynają się rozmijać i prowadzić swoje oddzielne życia. W 1971 roku Hansen pozbawia życia owcę jukońską, o której mówi, że jest to największy okaz, jaki został powalony jedną strzałą z łuku. Jednak w związku z tymi buńczucznymi zapewnieniami wynika mała afera, ponieważ podejrzewano, że owca owa została położona strzałem z broni palnej, jednak za swojego przyjaciela ręczy John Sumral, że tak nie było, no i że Rob mówi prawdę. 15 listopada 71 roku 18-letnia Susie Heppert po porannych zakupach planuje wskoczyć pod prysznic i się zrelaksować. Nie jest to jej jednak dane, ponieważ do drzwi jej mieszkania puka mężczyzna. Ona widziała go już wcześniej tego dnia, gdy zatrzymała się na czerwonym świetle w drodze do domu, po prostu uśmiechnęła się do niego przelotnie i tyle. On siedział w swoim samochodzie, samochód stał na sąsiednim pasie. Tak więc lekko się dziwi, widząc mężczyznę ponownie, on prosi o pożyczenie książki telefonicznej. Susie wskazuje palcem tę książkę, która leży na stoliku przy drzwiach. Mężczyzna zaczyna przewracać karty, ale po chwili mówi, że najwyraźniej dane przyjaciela, którego spodziewał się znaleźć, nie były ujęte w tym egzemplarzu. Mężczyzna mimo wszystko próbuje nawiązać rozmowę z dziewczyną, która zanim zapukał, szykowała się do wejścia pod prysznic i nie miała na sobie nic poza ręcznikiem. Ten nieznajomy chce umówić się z nią na randkę, jednak ona mówi mu prosto w twarz, że jest zaręczona. Głośno i wyraźnie na jego pytanie odpowiada nie, tak więc mężczyzna wychodzi. Jednak tydzień później pojawia się znowu. I ponownie ma na sobie tę samą myśliwską czapkę, bo po tej właśnie czapce Susie go rozpoznała. Tym razem napastnik atakuje ją, kiedy wysiada z samochodu. Celuje w kobietę lufą pistoletu i syczy jej do ucha. Zamknij się, kochanieńka, albo rozwalę ci łeb. Dziewczyna jednak nie słucha i zaczyna krzyczeć, więc mężczyzna odbezpiecza broń, i dalej mówi do niej, spróbuj to zrobić jeszcze raz, a naprawdę rozwalę ci łeb. Na szczęście dla Susan pojawia się jej współlokator oraz jego kolega.
Jeden z nich trzyma w ręku broń i oświadcza, że powiadomił policję już o tym incydencie, tak więc nieznajomy nie może zrobić nic innego, jak tylko wycofać się w głąb alejki, no i finalnie uciec. Kiedy policja przybywa na miejsce zdarzenia, Susie bardzo dokładnie opisuje napastnika, a jeden z funkcjonariuszy razem ze swoim psem idzie po śladach, jakie na śniegu zostawił nieznajomy. I tak oto pies doprowadza policjanta do Roberta Hansena, który przechadza się niedaleko. Robert jest w samej koszulce i mówi funkcjonariuszowi, że jechał samochodem, kiedy dopadły go okropne zawroty głowy, w związku z czym zjechał na pobocze i zdecydował, że zaczerpnie trochę świeżego powietrza. Funkcjonariusz pod siedzeniem samochodu Hansena znajduje pistolet kaliber 22, a do niedaleko stojącego wraku samochodu doprowadza go pies, co pozwala policjantowi odnaleźć rewolwer Magnum 357, a w pobliskiej zaspie śniegu porzuconą myśliwską czapkę. To wystarcza, żeby Robert został zgarnięty do wozu policyjnego, a gdy Susie widzi mężczyznę, potwierdza z całą pewnością, że to jest ten sam człowiek, który wcześniej ją zaatakował. Podczas przesłuchania na posterunku policji mówi, że mógł zaatakować Susie, ale nie pamięta tego. Jeśli taka sytuacja się wydarzyła i tak wyglądała, no to on najwyraźniej potrzebuje pomocy i wręcz potrzebuje tej pomocy natychmiast. Robert zostaje oskarżony o napaść z bronią w ręku, a jego obrońca żąda, by jego klient został przebadany w Langdon Psychiatric Center pod kątem stanu jego zdrowia psychicznego. Oskarżyciel wnioskuje natomiast o ustalenie kaucji w wysokości $2000. Od tego też momentu Robert zaczyna się zapisywać w lokalnej policyjnej tak zwanej The Asshole Book, jak potocznie mówili policjanci o podejrzanych typach z Anchorage, którzy dosyć mocno naginają prawo, po czym ściągają na siebie uwagę lokalnych funkcjonariuszy. Tak więc nasz Robert otrzymuje swój przydomek, a jest nim Bad Bob the Baker. A w międzyczasie zły piekarz wpłaca kaucję i wychodzi z więzienia z zastrzeżeniem, że ma się nie kontaktować z Susie Heppert. W połowie grudnia ława przysięgłych oskarża go o napaść z bronią w ręku, a 3 dni po ogłoszeniu werdyktu Robert porywa 18-letnią tancerkę topless, która po pracy zatrzymuje się o 4 rano w Nevada Cafe przy Gamble Street. Robert zagaduje dziewczynę, chce ją odwiedzić, poznać, podwieźć do domu być może, a kiedy ona odmawia, mężczyzna wyciąga broń, zaczyna jej grozić i nakazuje, żeby wsiadła do jego Pontiaca. Kiedy już mają w swoim samochodzie, krępuje jej nogi i ręce w nadgarstkach i robi to sznurowkami i każe jej się położyć na podłodze samochodu, bo akurat wtedy przejeżdża koło wozu patrolu policyjnego. Grozi dziewczynie, że jeśli wyda najmniejszy odgłos, to on będzie musiał ją zastrzelić. Zawozi ją w ślepą uliczkę, a kiedy przygląda się jej, widzi, że z biustonosza wystaje jej koronka, tak więc bardzo uprzejmie pyta, czy może rozerwać jej stanik, na co dziewczyna odpowiada, że raczej wolałaby nie, ponieważ bardzo dużo ją kosztował. W związku z odmową Robert nakazuje dziewczynie zdjąć sukienkę oraz biustonosz i rozwiązuje jej ręce. Mówi, że przecież na pewno nie będzie uciekać, skoro jest naga. Ta noc nie kończy się dla dziewczyny dobrze. Hansen napastuje ją i nie jest to koniec, ponieważ w pewnym momencie, kiedy jeżdżą po okolicy, mężczyzna otwiera drzwi samochodu i mówi jej, by zaczęła biec. Ona boi się bardzo mocno, bo wie, czym to się może dla niej skończyć, zwłaszcza, że Hansen celuje do niej z broni. W związku z tym mówi mu, że on jest przecież bardzo świetny w łóżku i w zasadzie mogłaby się z nim umawiać, ponieważ jest też również przystojny. Mówi mu też, że ma dziecko, jest to syn, który straci swoją matkę, jeśli ona nie wróci dziś do domu. I być może ta historia nieco zmiękcza Roberta, bo znajduje w jej portfelu dane jej rodziców, które skrupulatnie sobie zapisuje. Zagroził jej jednak, że jeśli wyda go policji, to on pozbawi życia zarówno jej rodziców, jak i małoletniego syna.
Ostatecznie wyrzuca dziewczynę niedaleko jej samochodu w miejscu, skąd zabrał ją wcześniej. I gdyby Robert zadał sobie chociaż odrobinę więcej trudu i bardziej gruntownie przegrzebał jej torebkę, to dowiedziałby się, że dziewczyna jest córką policjanta stanowego, no i ten wieczór mógłby się dla niej skończyć jeszcze gorzej. Dziewczyna bardzo długo po zdarzeniu jest zdeterminowana, żeby nic nie mówić o tym, co ją spotkało, jednak zmienia zdanie, kiedy dowiaduje się, że w pierwszy dzień świąt dwóch mężczyzn znajduje ciało kobiety, studentki pierwszego roku, i to okazuje się w toku śledztwa. Dziewczyna zostaje znaleziona na wpół naga, ze śladami napastowania, ręce ma związane kablem za plecami, a jej klatka piersiowa jest pocięta. Patolog ocenia, że dziewczyna była żywa, gdy spadła, bądź została zrzucona do wąwozu przy McHugh Creek Campground. Tancerka, która przeżyła spotkanie z Hansenem, zgłasza się więc na posterunek i opowiada swoją historię, mówiąc, że możliwe, że napaść na tę dziewczynę także może być autorstwa Roberta Hansena. Dodatkowo wskazuje mężczyznę wśród zdjęć podejrzanych, jakie okazuje jej funkcjonariusz policji. Hansen zostaje aresztowany. Kiedy siedzi za kratami, jego rzeczy osobiste, portfel oraz zawartość kieszeni zostają w woreczku strunowym przekazane funkcjonariuszowi, który pilnuje Hansena. Natomiast mężczyzna ten jest tak zwanym świeżakiem, czy jak kto woli, żółtodziobem. Tak więc Hansen, wiedząc o tym, prosi tego świeżaka o swój portfel, po czym wyciąga z niego małą karteczkę i chowa do kieszeni. Po jakimś czasie zjawia się funkcjonariusz, który ma przesłuchiwać Hansena, a pilnujący świeżak opowiada mu o incydencie. Ten policjant pilnujący Hansena spisał wcześniej dane osób, które były na kartce, a Hansen powiedział, że to dane osób, które mają go wyciągnąć z więzienia za kaucją. Dopiero po jakimś czasie, po sprawdzeniu danych tych osób, funkcjonariusz wydedukował, że to wcale nie jest tak, jak Hansen mówi, ale mężczyzna nie miał już przy sobie tej kartki, a nie miał jej dlatego, bo ją zjadł. A dane z kartki, jak możecie się domyśleć, należały do rodziców tancerki, która wskazała Hansena. 29 grudnia zostaje ustalona wysokość kaucji, za którą Robert może wyjść, i jest to kwota 50 tysięcy dolarów. Przesłuchanie wstępne odbywa się 7 stycznia i obrońca Hansena robi wszystko, żeby zdyskredytować tancerkę ze względu na to, w jaki sposób pracuje, oraz na to, że zażywa substancje psychoaktywne. Obrońca ma też kilku świadków, m.in. pastora kościoła luterańskiego oraz dwóch kumpli, z którymi Hansen regularnie poluje, którzy poświadczają, że Robert jest dobrym człowiekiem, jest oddanym mężem, jest wspaniałym ojcem i jeszcze wspanialszym przyjacielem. Obrona natomiast utrzymuje, że młoda tancerka musiała na pewno pomylić Hansena z kimś innym i może dlatego, bo wtedy była pod wpływem substancji psychoaktywnych. Kilka miesięcy później zarzuty ciążące na Hansenie w jej sprawie zostają oddalone, a dane tej tancerki nigdy nie zostają podane do wiadomości publicznej. Jednakże jest odrobina sprawiedliwości, ponieważ za grożenie Susie Heppert Robert zostaje skazany na 5 lat odsiadki. Psychiatra określa Hansena jako schizofrenika, który mógł popełnić te zbrodnie, a potem zapomnieć, że faktycznie je zrobił, i Robert ma w zaleceniach 2 razy w tygodniu widywać się z psychiatrą. Po 3 miesiącach odsiadki Hansen był tak wzorowym więźniem, że zostaje przeniesiony do ośrodka przejściowego, który zapewnia mu możliwość wychodzenia w ciągu dnia, co mężczyzna skwapliwie czyni. Wsiada wtedy za kółko i jedzie do centrum Anchorage, by obserwować prostytutki. Jak sam później przyznaje, dawało mu to gęsią skórkę natychmiastowo. Przyznaje też, że wielokrotnie w domu przejściowym fantazjuje o tym, że kiedy już wyjdzie na wolność, będzie mógł znowu napadać na kobiety i je krzywdzić. Natomiast bycie grzecznym opłaca się Hansenowi, ponieważ wkrótce zostaje zwolniony z domu przejściowego i może wrócić na łono swojej kochającej rodziny.
Wtedy też ugruntowuje się w nim myśl, że zostawienie którejkolwiek dziewczyny przy życiu jest ogromnym błędem, którego nie ma zamiaru więcej popełnić w przyszłości, no bo przecież martwa dziewczyna nie będzie zeznawać przeciw niemu. Umacnia się w nim także postanowienie, że wychodzi lepiej na tym, gdy psychiatrom nie opowiada o swoich prawdziwych uczuciach i o tym, co ma w głowie. I to sprawia, że Hansen staje się coraz zręczniejszym kłamcą. 7 czerwca 1973 roku jest najprawdopodobniej ostatnim dniem życia 17-letniej Megan Emmerich, która po prostu normalnie, jak co dzień, zaczyna swój dzień. Zanosi pranie do pralni samoobsługowej w Seward Skill Center i tu ślad po dziewczynie się urywa. Policja sądzi, że jej ciało spoczywa gdzieś w okolicy wybrzeża Resurrection Bay, a podejrzenia te biorą się stąd, że później w domu Hansena śledczy znajdą mapę z dwoma krzyżykami właśnie w okolicy Resurrection Bay. Taki sam los spotyka 23-letnią Mary Trill, która w 1975 roku latem jechała z przyjaciółmi do Seward. W pewnym momencie trasy Mary wysiada z samochodu i już nigdy więcej nie jest widziana żywa. Najprawdopodobniej jej ciało spoczywa gdzieś w tej samej okolicy, w której leżą szczątki Megan. Kilka tygodni później Hansen pojawia się w jednym z klubów ze striptizem, Kit Kat Club. Klub ten mieści się na Old Seward Highway, a tam, machając wszem i wobec zwitkiem banknotów, oznajmia, że jest robotnikiem pracującym przy ropociągu i właśnie otrzymał swoją wypłatę, którą bardzo, bardzo chciałby wydać na którąś z dziewczyn. Jedna z tancerek godzi się pójść z mężczyzną do jego samochodu. I kiedy już tam są, Hansen przykłada jej lufę pistoletu do głowy, wywozi na koniec parku Chugik State Park i następnie napastuje i puszcza wolno. Kobieta zgłasza napaść, ale nie zgadza się na wniesienie oskarżeń, ponieważ jest nauczycielką z sąsiedniego stanu, która przyjechała na Alaskę, ponieważ chciała zarobić więcej pieniędzy. Wkrótce po incydencie opuściła stan i wróciła do domu. Po podanych przez kobietę numerach rejestracyjnych śledczy docierają do Hansena, który zeznaje, że myślał, że on i tancerka byli na randce, a kiedy ona zażądała pieniędzy od niego, on odmówił zapłacenia. I kobieta miała być na niego wściekła i stąd pojawił się zarzut o napastowanie. Tę historię mężczyzna będzie jeszcze powtarzał wiele razy, natomiast śledczy nie mogą skonfrontować jej z tym, co powiedziała wcześniej kobieta, ponieważ tej kobiety nie ma już w Anchorage. W listopadzie 1976 roku Hansen próbuje ukraść piłę łańcuchową ze sklepu Fred Meyer w Anchorage. Oczywiście zostaje złapany, a przed sądem kłamie, że kradzież spowodowana była tym, że nie miał pieniędzy, a bardzo chciał wysłać piłę swojemu starszemu, schorowanemu ojcu, któremu taki prezent sprawiłby radość. Zeznaje też, że kiedy pierwszy raz wyszedł ze sklepu, był świadkiem, jak na parkingu mężczyzna dostaje ataku serca, co sprawiło, że natychmiast pomyślał o swoim ojcu i to popchnęło go do kradzieży. Mówi też, że wie, że źle zrobił i że jest mu z tego powodu bardzo przykro. Zostaje skazany na 5 lat odsiadki, ale wypuszczono go po 16 miesiącach, po ponownym rozpatrzeniu jego sprawy. No i oczywiście miało tutaj duże znaczenie to, że dobrze się sprawował w więzieniu. Kilka dni po wyjściu Roberta Hansena na wolność, kolejna kobieta zostaje pozbawiona życia niedaleko Summit Lake. O swoje odsiadki Hansen obwinia kobiety, które świadczyły usługi płatnej miłości, a w jego głowie rodzi się pomysł, że jedyną metodą, żeby temu zapobiec, jest pozbawienie życia je wszystkie. W międzyczasie jednak stara się wieść w miarę normalne życie, a przynajmniej takie życie na pokaz. Otwiera własną piekarnię niedaleko centrum Anchorage, która całkiem dobrze prosperuje i to na tyle dobrze, że z zarobionych pieniędzy, lekko wspomagając się kredytem, może kupić mały samolot. Jest to tak zwany Super Cab. Jest to mały, lekki, dwuosobowy samolot idealny do zapuszczania się w dzicz Alaski.
Oczywiście Robert nie ma licencji pilota z powodu przyjmowanych leków, ponieważ według psychiatry więziennego leki, które bierze, czyli litum, ten lek będzie poskramiać demony Hansena. Tak więc Rob uczy się latać sam i żadna licencja nie jest mu do tego potrzebna. Początkowo planuje polować na przełomie wiosny i lata, jednak na przestrzeni lat praktycznie robi to co kilka tygodni. I mniej więcej od tego czasu zaczyna polować na kobiety dokładnie w taki sam sposób, jak myśliwy poluje na zwierzynę. Ściga ją po lesie, a potem dobija jednym celnym strzałem. Serię swoją rozpoczyna jesienią 79 roku. Zaczyna wtedy spotykać się z nieznaną do dzisiaj prostytutką, którą finalnie wywozi za miasto, w rejon, w którym zwyczajowo polował na niedźwiedzie. A kiedy kobieta już zaczyna rozumieć, co właśnie będzie mieć miejsce i że zamiast do miasta Hansen wywozi ją poza Anchorage, zaczyna uciekać. Hansen ściga ją, po czym łapie za włosy i ciągnie w stronę samochodu, żeby finalnie przewrócić ją twarzą do ziemi i wbić nóż w plecy. Potem zakopuje zwłoki kobiety w płytkim grobie. Jej ciało zostanie odnalezione 8 lipca kolejnego roku. Następną kobietę, którą pozbawia życia, jest Joanne Messina. Jest to kobieta pracująca na co dzień w fabryce konserw. Robert stawia jej obiad, a potem wywozi Seward. Kiedy Joanne widzi, że nie jadą w stronę miejsca, do którego obiecał ją podwieźć, zaczyna się z nim szarpać. Mężczyzna wyciąga broń i uderza kobietę w głowę, żeby ją nieco uspokoić. Kiedy to się nie udaje, strzela do niej 2 razy z broni, wywleka ciało z samochodu i chowa w płytkim grobie niedaleko Snow River. Joanne ma ze sobą swojego psa i pies ten niestety dzieli chwilę później los swojej właścicielki, a po wszystkim Hansen pozbywa się broni. Ciało Joanny zostaje znalezione z na wpół zjedzoną klatką piersiową, co miało być dziełem niedźwiedzi żyjących na terenie Snow River. Kolejną zaginioną jest Roxanne Island, która niedawno przybyła do Anchorage z Seattle. 28 czerwca 80 roku szykuje się na randkę w okolice Northern Lights Boulevard. Niestety nigdy więcej nie wróci już do domu, a zaginięcie zgłasza jej współlokatorka 4 dni później. Kolejna kobieta, Lisa Futrell. Ona pracuje jako tancerka w The Great Alaskan Bush Company i pochodzi z Hawajów. Ostatni raz była widziana, kiedy tańczyła dla Roberta Hansena 6 września 1980 roku. Jej ciało zostanie znalezione niedaleko mostu na Knik River na północ od Anchorage. Sherry Morrow, tancerka z The Wild Cherry, wychodzi z domu swojego przyjaciela 17 listopada 1981 roku. Ma ona w planach spotkać się z fotografem, który zapłaci jej $300 za pozowanie do aktów. Kiedy tylko wchodzi do Subaru mężczyzny, ten skuł jej ręce, założył na oczy opaskę i kazał klęknąć na podłodze samochodu. Pojechali w stronę Knik River, a tam mężczyzna próbował zdjąć z jej nadgarstków kajdanki. Kobieta jednak zaczyna krzyczeć i się wyrywać. Mężczyzna zatem bierze z samochodu półautomatyczny karabin, siada pod pobliskim drzewem i czeka, aż Sherry się nieco uspokoi. Jednak to nie następuje, a co więcej, dziewczyna zaczyna uciekać. Więc Hansen przeładowuje broń i puszcza w jej stronę serię. Jak możecie się domyślać, dziewczyna nie przeżywa tego spotkania, a on jako trofeum bierze jej naszyjnik, a ciało zakopuje w płytkim grobie. 2 tygodnie później Andrea Altieri uściskała swoją współlokatorkę i powiedziała, że wychodzi. Ma się ona spotkać ze starszym mężczyzną, który planuje zabrać ją na zakupy do pobliskiego centrum handlowego. Oczywiście nic takiego nie będzie miało miejsca, a zamiast tego Hansen wywiezie ją za miasto, skuje kajdankami, na oczy założy opaskę i powie dziewczynie, że 3 tygodnie wcześniej miała miejsce między nim a inną kobietą taka sama sytuacja. Jednak kobieta z nim współpracowała, więc on mógł ją napastować, po czym gdy skończył, puścił ją wolno. Oczywiście przemycił jej to kłamstwo, żeby ją nieco uspokoić, no i podziałało. Jeszcze kiedy są w samochodzie, zaczyna dotykać jej piersi oraz żąda, żeby dziewczyna zaspokoiła go oralnie. Niestety Andrea nie przeżywa tego spotkania, a Hansen pozbawia ją życia. Jako trofeum zabiera pierścionek dziewczyny oraz jej naszyjnik. Ciało wrzuca do Knik River.
Kolejną kobietą, która zaginęła, jest Sue Luna. Ma to miejsce 26 maja 1982 roku. Dziewczyna mówi swojej przyjaciółce, swojej współlokatorce, że ma spotkać się z mężczyzną w kawiarni Alice 210. Mężczyzna ma jej dać $300 za godzinę za dotrzymanie mu towarzystwa. 4 dni później współlokatorka i siostra Luny zgłaszają zaginięcie dziewczyny. Jej ciało zostanie znalezione 2 lata później niedaleko rzeki Knik na parkingu. Kolejną zaginioną jest Taki Pedersen. Ostatniego dnia, kiedy jest widziana żywa, pakuje swój kostium pracowniczy, bo ma się spotkać z fotografem, który za zdjęcie zapłaci jej $300. Jej zwłoki zostaną znalezione 2 lata później niedaleko ciała Sherry Morrow. Angela Federn zaginęła z Fort Avenue w lutym 1983 roku. Jej zaginięcie zgłoszono dopiero w maju tego samego roku, a szczątki śledczy odnajdą w 1984 roku niedaleko Figure Eight Lake. Teresa Watson została przetransportowana samolotem do Scenic Lake 25 marca 1983 roku. Hansen ląduje na środku jeziora, a ponieważ wszystko wokół jest zamarznięte i nie ma jak pochować dziewczyny, zwłoki zostawia tam, gdzie stoi, na zamrożonej ziemi. Rok później szczątki dziewczyny zostaną odnalezione przez śledczych, na wpół zjedzone przez zwierzęta. Freddie Lane, 20-latka z Hansen, w kwietniu 1983 roku przepada jak kamień w wodę. W tym czasie pracuje w barze przy Knik River. Zaginięcie kobiety zostaje zgłoszone we wrześniu, a 16 miesięcy od zaginięcia pewien pilot ćwiczący lądowanie w dziczy odnajduje szczątki jej ciała. Paula Golding, dziewczyna pracująca w The Great Alaska Bush Company, ginie 25 kwietnia 1983 roku. Jej szczątki zostaną odnalezione we wrześniu tego samego roku w płytkim grobie w okolicy Knik River. Na przełomie 82 i 83 roku dla lokalnych funkcjonariuszy policji staje się powoli jasne, że na terenie Alaski grasuje seryjny i w związku z tym zaczynają się funkcjonariusze bardziej wnikliwie przyglądać tym zaginięciom. Dodatkowo w tym samym czasie odnalezione zostają ciała 2 dziewczyn, jednak początkowo obie zbrodnie nie są ze sobą wiązane. Zmienia się to dopiero 13 września, kiedy 2 policjantów będących na polowaniu znajduje szczątki Sherry Morrow w okolicy rzeki Knik. Zgłaszają ten fakt śledczym Policji Stanowej, jako że teren ten jest pod ich jurysdykcją i w płytkim grobie razem ze szczątkami Sherry znaleziono kawałek materiału, którym dziewczyna miała przewiązane oczy oraz łuskę naboju. Funkcjonariusz stanowy, sierżant Lyle Housegraven, który jako pierwszy odpowiada na zgłoszenie policjantów, którzy znaleźli ciała, jest zaciekawiony iloma raportami o zaginięciu tancerek, prostytutek oraz napaściach na kobiety z tej branży dysponuje policja w Anchorage. No i jak zaczął się tak zgłębiać i zgłębiać i zgłębiać, to okazało się, że bardzo często w tych raportach pojawia się nazwisko niejakiego piekarza Roberta Hansena. I kiedy śledczy zaczyna robić listę, w ilu przypadkach jego nazwisko wypływa, to okazuje się, że w za wielu jest to ponad 30 spraw związanych z kobietami. Niektóre zgłoszenia pochodzą od organizacji Standing Together Against Rape, która zajmuje się po dziś dzień niesieniem pomocy pracownikom usług seksualnych. Do organizacji tej dzwoniły kobiety, które skarżyły się na pewnego klienta, który nie dość, że jest bardzo napastliwy i natarczywy, to jeszcze odmawia zapłacenia za świadczone przez kobiety usługi. Natomiast organizacja odmawia podania nazwisk kobiet, argumentując, że dane zgłaszających są poufne. W międzyczasie zima zamienia się w wiosnę, a w sprawie Sherry Morrow nie pojawia się żaden nowy trop. Zatem śledczy przyjmują, że jej oprawca najprawdopodobniej już opuścił teren Alaski. W związku z czym kontynuowanie śledztwa będzie w tym wypadku kompletnie bez sensu. I jest tak do 13 czerwca, dopóki przed koła pewnej ciężarówki w mieście wybiega bosa i skuta kajdankami kobieta. Wybiega z pobliskiego parkingu Merrill Field, a za nią biegnie mężczyzna z bronią w ręku.
Kierowca ciężarówki bez namysłu pomaga dziewczynie dostać się do jego samochodu i razem odjeżdżają. Ona prosi, żeby kierowca wysadził ją przy najbliższym motelu, no i kierowca tak robi. Po czym jedzie na najbliższy posterunek policji, żeby zgłosić ten dziwny incydent. Po odebraniu zgłoszenia od kierowcy, policjant Greg Baker jedzie do wskazanego motelu, którym jest motel Big Timber. Odnajduje tam dziewczynę. Ona ma nadal kajdanki na nadgarstkach i jest w tak potężnym szoku i być może dlatego nie poprosiła kierowcy ciężarówki o pomoc w rozkuciu. Kobieta opowiada, jak została porwana przez mężczyznę, który zawiózł ją do swojego domu, po czym przykuł w pokoju pełnym zwierzęcych trofeów do łóżka. Potem zabrał ją do Merrillfield i próbował zmusić do tego, żeby wsiadła do jego samolotu. Śledczy Baker zawozi kobietę na miejsce, gdzie zazwyczaj właściciele samolotów trzymają swoje sprzęty, a tam kobieta bez wahania wskazuje samolot Roberta Hansena. W związku z tym dwóch funkcjonariuszy policji zgarnia mężczyznę, kiedy wraca do domu i zabierają go na posterunek. W międzyczasie przeszukują jego samolot i dom. Poza wieloma rodzajami broni do polowania nie znajdują niczego, co wskazywałoby na to, że to właśnie on dopuszczał się tych mrożących krew w żyłach zbrodni na kobietach. Hansen natomiast zeznaje, że w czasie, kiedy ktoś dokonywał napaści na kobietę, on znajdował się u swojego przyjaciela, Johna Sumrala, a potem u Johna Henninga. Jego przyjaciele jak najbardziej potwierdzają, że tak było. Hansen był z nimi. Potwierdzają też, że Hansen jest bardzo odpowiedzialnym mężczyzną, biznesmenem, ojcem swoich dwojga dzieci, odpowiedzialnym mężem, posiadaczem kilku samochodów i samolotu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i żonę, to rodzina Hansena jest wtedy w Europie. No i tutaj śledczy zaczynają się zastanawiać, czy kobieta przypadkiem nie zmyśliła swojej historii. Tak więc proponują jej badanie na wykrywaczu kłamstw, na które kobieta się nie godzi. Tak więc w związku z tym zarzuty zostają oddalone, a sprawa napaści na kobietę zamknięta. Jednak wszelkie zgromadzone w tej sprawie dokumenty zostają skopiowane i przesłane na biurko policjanta stanowego, sierżanta Lyla Hawksvena, który nadal zajmuje się sprawą Sherry Morrow. 2 września w okolicy rzeki Knik zostaje odnalezione kolejne ciało kobiety i tak jak w przypadku Sherry, w płytkim grobie śledczy znajdują łuskę naboju. To znalezisko utwierdza policję stanową w podejrzeniach, że seryjny nadal działa, a nazwisko Hansena pojawia się bardzo wysoko na listach podejrzanych mężczyzn. Jednak wrzucając nazwisko Hansena w bazę danych, ponieważ od dłuższego czasu oficjalnie nie było na niego żadnych skarg, system nie wykazywał jego nazwiska. Oczywiście nie było skarg, ponieważ ofiary Hansena nie mogły nic powiedzieć. Natomiast policjant stanowy zostaje pokierowany, by przyjrzał się sprawie Susie Heppert. No i to sprawia, że nazwisko Hansena tutaj szybuje wysoko na liście podejrzanych. W międzyczasie po bliższemu przyjrzeniu się sprawom śledczy wywnioskowali, że ofiar było nie 7, a nawet 22. Do sprawy przydzielono 2 agentów FBI, Jamesa Horna i Johna Douglasa, którzy tworzą portret psychologiczny sprawcy. A brzmi on mniej więcej tak. Jest bardzo prawdopodobne, że mężczyzna się jąka. Jest świetnym myśliwym, jego żona jest bardzo religijna i kompletnie nieświadoma aktywności swojego męża. Lokalnej społeczności znany jest jako świetny biznesmen, nawet pracodawca, osiąga sukcesy na lokalnym szczeblu. Prawdopodobnie zbiera trofea ze swoich ofiar, pierścionki, biżuterię, prawa jazdy lub jakieś inne części garderoby. Te rzeczy lubi mieć blisko siebie, by w wolnej chwili im się przyglądać. Często nosi je ze sobą, by przeżywać na nowo swoje wyczyny, kiedy najdzie go ochota. W jego umyśle jest to jak wizyta w kinie, co niesamowicie go nakręca i prawdopodobnie przeżywa to 24 godziny na dobę. Natomiast pozostałe życie, które prowadzi, to tylko takie wypełniacze, nic nieznaczące dla niego gesty, coś, co wypada i należy robić. Wszystko kręci się wokół odbierania życia kobietom, prawdopodobnie planuje zbrodnie kilka kroków do przodu.
Do sprawy odnalezienia ciał dwóch kobiet został zaangażowany śledczy Glenn Flood, który mając umysł ścisły i bardziej taki inżynierski, tak właśnie podszedł do sprawy, bardzo mocno analitycznie. Po przeczytaniu tego portretu psychologicznego, Flood prosi o wypisanie nakazu przez prokuratora okręgowego Pata Dugana, który to nakaz jak najbardziej wystawia, a obejmuje on gruntowne przeszukanie domu i piekarni. I tak w domu, za ramą łóżka, śledczy znajdują mapę lotniczą z naniesionymi na nią 24 znaczkami X. Kiedy znalezisko zostaje skonfrontowane z Hansenem, mężczyzna tłumaczy, że te znaki X symbolizują jego miejsca lądowania w ramach ćwiczeń. Kilka razy podczas przesłuchania Hansen pyta, czemu to właśnie on jest podejrzewany. Natomiast Flood jest totalnie przekonany, że Hansen jest jego człowiekiem, tylko nie ma dowodów, żeby mieć formalne, pełne potwierdzenie. Jednak jest bardzo zdeterminowany, żeby znaleźć te dowody, które będą świadczyć o tym, że Hansen jest jego podejrzanym, co doprowadza do tego, że jeden z oficerów centymetr po centymetrze przeszukuje tak skrupulatnie dom mężczyzny, że w końcu znajduje pudełko z nabojami do karabinu Remington 223. Dokładnie takiego samego, jakie łuski zostały znalezione w płytkich grobach kobiet. W pudełku są także kobiece pierścionki i naszyjniki, a to pudełko zostaje znalezione na poddaszu domu Hansenów. W międzyczasie zarówno z panem Johnem Sumralem, jak i z panem Johnem Henningiem zostało wyjaśnione, że mężczyźni dali fałszywe alibi swojemu koleżce na czas incydentu związanego z wybiegnięciem kobiety z Merrifield. Hansen zostaje wzięty na ponowne przesłuchanie i kilka dni później jego prawnik kontaktuje się ze śledczym Glennem Flood i oznajmia, że jego klient chce opowiedzieć wszystko od początku. Finalnie Hansen przyznaje się do 17 zbrodni podczas swojej 12-letniej działalności. Oczywiście śledczy wierzą, że kobiet, których pozbawił życia, jest zdecydowanie więcej. Pozbawiał życia pracownice usług seksualnych, bo nimi gardził i wiedział, że dla niego są kimś w rodzaju podludzi i w pełni zasługują na to. Nie przyznaje się do pozbawienia życia młodej dziewczyny, o której mówiłam na samym początku, która spadła bądź została zrzucona do wąwozu, ale to może być związane z faktem, że Hansen jako wytrawny strzelec nie chce się przyznawać do tak źle wyglądającego w jego oczach polowania. Wiele kobiet zostaje odnalezionych po wskazaniu przez Hansena ich miejsca pochówku. I tutaj pozwolę sobie wymienić znane ofiary mężczyzny. Megan Emmerich, 17-latka, do której pozbawienia życia Hansen się nie przyznał. Mary Trill, 22-latka, także Hansen nie przyznaje się do tej zbrodni, ale na mapie miejsce odnalezienia ciała dziewczyny zaznaczone było znakiem X. Kobieta w wieku 19-20 lat, która znana jest dzisiaj pod nazwą, czy pod nazwiskiem, przydomkiem Horseshoe Harriet, eklutna Annie, niezidentyfikowana do dziś i nazwana od miejsca, w którym została znaleziona, było to miasto Eklutna i jej wiek szacowany jest między 16 a 25 lat. Została dźgnięta nożem w plecy, a jej ciało w chwili odnalezienia zostało częściowo zjedzone przez zwierzęta. Roxanne Eastland, 24-latka, do której pozbawienia życia Hansen się przyznał, jednak ciało dziewczyny nigdy nie zostało odnalezione. Joanna Messina, lat 24, Lisa Futrell, 41-latka, Sherry Morrow, 23-latka. Ciała tych trzech wymienionych kobiet zostały odnalezione. Nie odnaleziono kobiet. Sue Luna, 23-latka, którą mężczyzna najpierw zmusił do rozebrania się, a potem zachęcił do ucieczki, żeby finalnie zastrzelić ją. Nie odnaleziono ciała Sue Luny, 23-latki, którą mężczyzna najpierw zmusił do rozebrania się, potem zachęcił do ucieczki, a finalnie pozbawił ją życia. Deline Sugar Frey, lat 20 i 17-letnia Paula Golding, ciała obu kobiet zostały odnalezione. Cindy Paulson, lat 17, została porwana, torturowana oraz napastowana i tej dziewczynie udało się uciec. W sprawie Malai Larsen, lat 28 oraz Teresy Watson, której wiek jest nieznany, niestety nie wiadomo nic.
Ciała 24-letniej Angeli Federn oraz 20-letniej Kamary Tammy Pedersen zostały odnalezione. Celia Beth Van Santen, 17-latka, do której zabicia Hansen też się nie przyznał, jednak jej zwłoki znajdowały się pod jednym ze znaków X na jego mapie. Podczas procesu Hansen wybiera opcję niemówienia niczego, ewentualnie to jego adwokat odpowiada za niego. Sama rozprawa trwa 2,5 godziny. Oskarżyciel w swojej mowie powiedział: przed wami siedzi potwór, ekstremalne wynaturzenie bytu ludzkiego, mężczyzna, który na co dzień żył między nami. Przez 17 lat podawał nam ciastka i kawę, urzekająco się przy tym uśmiechając. Jego rodzina była dla niego jak zasłona dymna. Ten potwór ukrywał się na naszych oczach za fasadą przyzwoitości. Jest on bezwzględnym myśliwym, który nie tylko trzymał trofea na ścianach swojego domu, ale także rozsiane po terytorium północnej i centralnej Alaski. Aktualnie wybrał milczenie, co jest jednoznaczne z faktem, że jest odpowiedzialny za bezwzględne odbieranie życia tym kobietom. Pozwalał im uciekać, a potem strzelał do nich, upajając się odbieraniem im życia, dokładnie tak, jak robi to zimnokrwisty myśliwy polujący na zwierzynę. Na Alasce prawo nie zezwala na zasądzenie kary śmierci skazańcowi, więc Robert Hansen zostaje skazany na 461 lat odsiadki bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wyrok odsiaduje początkowo w United States Penitentiary w Leavenworth na terenie Pensylwanii, a potem zostaje przeniesiony do Spring Creek Correctional Center w Seward. Finalnie Robert Hansen umiera 21 sierpnia 2014 roku w wieku 75 lat w Alaska Regional Hospital w Anchorage z przyczyn naturalnych. Taką ciekawostkę na koniec dorzucę, że Robert Hansen był podejrzewany przez pewien czas o bycie Green River Killer, no ale jednak jak się okazuje, to on wcale nim nie był. O zbrodniach, jakie dokonał Robert Hansen, została napisana książka i nazywa się ona Butcher Baker – The True Account of an Alaskan Serial Killer. Moi drodzy, tutaj oczywiście Karolina z przyszłości, ponieważ podczas edytowania tego podcastu trafiłam na informację, że na podstawie życia i działalności Roberta Hansena powstał film i film ten nazywa się The Frozen Ground, natomiast po polsku Polowanie na łowce, także jeśli macie chęć po wysłuchaniu mojego podcastu obejrzeć film, sprawdzić, czy jedno z drugim się jakoś w miarę pokrywa, no to zapraszam Was bardzo serdecznie. I to jest koniec tej historii. Jestem ciekawa, czy znaliście historię pana Roberta Hansena, ponieważ ja, tak prawdę powiedziawszy, stykam się z nią pierwszy raz. Bardzo chętnie poczytam Wasze opinie w sekcji komentarzy, zwłaszcza, że komentarze podbijają zasięgi, a bardzo chciałabym, żeby ten materiał z Waszą pomocą dotarł do większej liczby odbiorców, także będę bardzo Wam niesamowicie wdzięczna jak stąd na księżyc i z powrotem za zostawienie komentarza, za polajkowanie tego materiału. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, no to oczywiście gorąco Was do tego zachęcam. A kiedy już klikniecie na ten dzwoneczek, zwróćcie uwagę, czy wysyłają Wam się wszystkie powiadomienia, bo wiem, że YouTube jest bardzo selektywny i niekoniecznie wysyła informacje o tym, że ja właśnie umieściłam nowy podcast. A gdyby i tak YouTube nie wysyłał Wam takiej informacji, to podcasty wrzucam teraz w weekend, czyli w sobotę i w niedzielę o godzinie 17, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Tak więc dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie historii i do usłyszenia za tydzień. Pa!